Siemanko, dużo z Was pytało nas o konkretne rozgrzewki przed konkretnymi bojami, dlatego w tym materiale chciałbym Wam pokazać, jak ja się rozgrzewam do wyciskania leżąc. Na samym początku powiem, że to niekoniecznie będzie najlepsza rozgrzewka dla Was, ponieważ no, ja już znam swoje ciało dosyć dobrze, trenuję już jakieś 16 lat, przerobiłem całą masę problemów i na sobie i mam teraz pod sobą stricte 40 zawodników, także no, przerobiłem masę różnych dziwnych problemów już i nauczyłem się dosyć dużo, jak należy aktywować swoje ciało, czego unikać, a co powinienem robić. Dlatego ta rozgrzewka będzie dedykowana specjalnie pode mnie, ale wydaje mi się, że tak czy siak możecie wyciągnąć kilka patentów, które się na pewno sprawdzą też i u Was. Przede wszystkim dobra rozgrzewka powinna być taka, która zniweluje jak najwięcej problemów, różnych dysfunkcji, które Wy macie. I pomoże Wam aktywować te mięśnie, które będą w jakiś tam sposób nieaktywne, które będą kompensowane przez inne grupy mięśniowe. Ja zaczynam zawsze od rolowania, żeby wyłączyć, ściągnąć napięcie przede wszystkim z górnej części trapa. Zwłaszcza skupiam się na swojej prawej stronie, ponieważ ja bardzo wiele lat ciągnąłem martwy ciąg przechwytem. No, swojego czasu nawet całkiem sporo kilogramów na tej sztandze miałem, dlatego zdecydowanie większą mam teraz prawą stronę, ten prawy kap, który jest dużo większy niż lewy i przez to często ta łopatka gdzieś tam mi pociąga się troszkę bardziej do góry niż lewa. Przez to sztanga czasami idzie mi krzywo, dlatego na początku skupiam się na tym, żeby ściągnąć napięcie z kaptura, to co mówię, zwłaszcza z prawej części, a później biorę się za jakieś tam inne aktywacje. Jak to wygląda? Kładę sobie piłeczkę. Gdzieś tutaj, jeżeli sobie weźmiemy górną krawędź łopatki, to będzie mniej więcej gdzieś tutaj. Tu mniej więcej jest gdzieś przyczep dźwigacza łopatki i tutaj jest też parę punktów spustowych, które jeżeli rozbiję, to łatwiej mi później będzie dociągnąć łopatkę do depresji. I później sobie przeciągam piłeczkę troszkę bardziej tutaj do środka i tutaj rozbijam tą część kaptura. Czyli w praktyce znajduję jakiś taki sweet spot właśnie tutaj przy tej krawędzi łopatki. To będzie prawdopodobnie punkt, który będzie troszkę bardziej bolesny od innych, także łatwo go znajdziecie. I wykonuję sobie kilka ruchów w taki sposób. A później w taki. Wykonuję to tak długo, aż czuję, że ta bolesność maleje do powiedzmy takich 3-4 punktów na 10. Jak już tam będzie zupełnie luzik, to w tym momencie przechodzę tam właśnie troszkę bliżej kręgosłupa i bardziej zajmuję się teraz samym trapem, nie tylko dźwigaczem łopatki. I robię to samo. W jedną stronę kilka takich ruchów, później kilka takich ruchów. Na końcu sobie daję tą piłeczkę troszkę wyżej w stronę szyi. Wbijam tak troszkę ją bardziej, tutaj przechodzę, żeby bardziej na górę trapa, żeby ona się wbiła w ciało i ponawiam te ruchy w tą stronę i w tą stronę. Tak jak powiedziałem, skupiam się głównie na prawej części kaptura, jednak jeżeli w dany dzień dużo siedziałem, dużo pracowałem na komputerze i wiem, że miałem powiedzmy taką niezbyt elegancką pozycję, te kaptury były wywalone, no to w tym momencie albo na przykład stresowałem się i też w tym momencie te kaptury bardzo często nam się unoszą do góry, no to wtedy też się zajmuję oczywiście drugą stroną, tak żeby to napięcie z jednej i z drugiej strony zeszło, żeby łatwiej mi było dociągnąć tą depresję podczas wyciskania później. Następnie, jeżeli już ściągnąłem to napięcie z górnej części trapa, no to zajmę się aktywowaniem dołu. I tak, wykonuję to sobie na początku takim głupim ćwiczeniem, na które kiedyś przypadkiem wpadłem, jak na zawodach z chłopakami paliliśmy fajkę, to po prostu dałem sobie ręce za głowę i ściągałem łopatki w dół i zauważyłem, że tutaj naprawdę bardzo fajnie można zapracować dołem trapa. Wygląda to w taki sposób i tutaj ciągnę łopatki w dół. Dzięki ustawieniu rąk do góry i zamotowaniu samej gumy wyłączam praktycznie tutaj najszerszy grzbietu i mogę skupić się tylko i wyłącznie na pracy dolnej części trapa. Brzuch tu jest spięty oczywiście, żeby nie ciągnąć tego prostownikiem w taki sposób. Także ustabilizowany kor i ciągnę sobie łopatki w dół i do siebie. W dół i do siebie. Nie do tyłu, tylko w dół i do siebie. Ok. To jest pierwsze ćwiczenie. Wykonuję tego około 10-15 ruchów.
jeżeli nie czuję dobrze tej pracy mięśnia czworobocznego części dolnej, to czasami wykonuję sobie dwie serie czegoś takiego. Później, jako że powiedziałem, prawa strona zawsze jest troszkę bardziej kłopotliwa, to jeszcze chwytam sobie gumę w taki sposób. To ćwiczenie już rzucaliśmy, także gdzieś tutaj się pojawi na górze odnośnik do tego i wykonujesz dodatkową aktywację, skupiając się teraz już tylko i wyłącznie na prawej stronie. I ponownie wykonuję tutaj 10-15 ruchów. Czasami jak tutaj mam problem, żeby tutaj wyczuć ten mięsień, to sobie wykonuję jeszcze przytrzymanie i szukam po prostu czucia tego mięśniowego. Jeżeli jest większy problem, wykonuję dwie, czasami nawet trzy takie serie. Dalej pokażę Wam taki drill, który ściągnąłem bezczelnie od ekipy Kabuki. Bardzo fajny drill, który polega na tym, że zwiększycie sobie mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa, dzięki czemu później mostkując będziecie mieli taki bardziej globalny mostek, nie tylko będziecie mostkować tutaj w odcinku lędźwiowym, tak jak większość osób to robi podczas mostkowania, a no nie czarujmy się, mostek w odcinku lędźwiowym na dobrą sprawę kompletnie nic nie daje przy wyciskaniu. Chcemy jak najbardziej się wypiąć tutaj właśnie w tym odcinku piersiowym. Będzie to wyglądało tak, że musicie sobie wziąć albo duży roller, w sensie o takiej średnicy, czyli naprawdę spory, albo na przykład taką twardą piłkę, coś co się po prostu pod Wami nie wygnie. Układamy sobie tą piłkę pod łopatkami w taki sposób, brzuch spięty i następnie ciągnę gumę w taki sposób tutaj, starając się jak najbardziej wygiąć tutaj tak, żeby pociągnąć cały odcinek piersiowy tam do dołu. Wykonuję sobie kilka takich ruchów, za każdym razem takie spięcie w tej ekstremalnej, tej końcowej pozycji mniej więcej 4-6 sekund, coś takiego, tak to wygląda. To jest coś, czego jeżeli nigdy nie robiliście, to naprawdę już po pierwszym zastosowaniu poczujecie, że pozycja na ławie jest inna, zdecydowanie bardziej korzystna i że jesteście w stanie wyciągnąć z tego mostka no, te dodatkowe centymetr czy parę milimetrów więcej, a już głupi centymetr mostka wyżej naprawdę potrafi dużo zmienić, jeżeli chodzi o samą pozycję na ławce. Także polecam, nawet jeżeli innych rzeczy nie robię, to przed samą ławą staram się ten drill zawsze wykonasz, ponieważ on naprawdę zmienia dużo. Później sobie przechodzę do rozgrzania barków. I barki najczęściej sobie rozgrzewam na maczudze z dwóch powodów. Maczugi są kurewsko skuteczne, to po pierwsze. Naprawdę genialnie tutaj rozgrzewają nam rotatory, stabilizatory, wszystko tutaj bardzo fajnie zaczyna działać. I też po prostu rozruszam te barki w takiej troszkę innej płaszczyźnie niż nasza szczałkowa, w której cały czas pracujemy. Dlatego no jak najbardziej polecam Wam czasami wrzucić sobie taką maczugę do treningu, a poza tym maczuga przede wszystkim da Wam całą masę fanu. I tak to wygląda. W jedną stronę, później w drugą. Brzuch tutaj oczywiście spięty trzymam, żeby się nie wyginać w taki sposób. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale niedługo będziemy jechać do chłopaków z Bydgoszczy i myślę, że nagramy parę materiałów na temat maczug, bo naprawdę jest to genialne narzędzie treningowe. Być może nie jest ono jakoś super dostępne. Niektórzy nie znają, niektórzy pewnie stwierdzą, że wysoki koszt i nie warto się w to bawić, ale w obecnych czasach, kiedy nie wszyscy mamy niestety dostęp do siłowni, to uważam, że takie maczugi mogą być naprawdę bardzo fajnym zamiennikiem takiego standardowego treningu. Wzmocnią Was w taki nietypowy sposób, sprawią, że Wasze barki po prostu będą kuloodporne. I przede wszystkim, jeżeli chcecie tani patent na maczugę, to zobaczcie, co tu mam. Tu mam zwykłą sztangę gwintowaną,
kupioną za około 100 zł, czy może nawet taniej, która po prostu jest chamsko upitolona z tej strony, zeszlifowana i tyle. I to już naprawdę też się bardzo fajnie tutaj sprawdza, zwykłe zaciski i też naprawdę taka maczuga. Bardzo dobrze się sprawdza. Za pierwszym razem, jak się bawiłem maczugą, to następnego dnia miałem wrażenie, jakby ktoś po zębatych przednich mnie po prostu przekopał. Dlatego polecam serdecznie. Pobawię się chwilę z maczugą, później się biorę za dogrzanie bicepsa, przede wszystkim głowy długiej. Głowa długa, która też jest tam szczepiona do łopatki, ma dużo wspólnego ze stabilizacją łopatki i też ogólnie z otworzeniem klatki piersiowej. Dlatego też, jeżeli ktoś ma niestabilną kość ramieniową, coś tam z łopatką mu nie gra, to często warto wrzucić sobie kilka dosłownie ruchów takich, które nam zaktywują głowę długą i to też często robi robotę. Tu mamy takie ćwiczonko, które mała mi z naszej ekipy pokazała. Naprawdę bardzo fajnie robi robotę. Idziemy do lekkiego odwiedzenia. Tak i rotujemy. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś nie chce się bawić w jakieś takie dziwaczne ćwiczenia, to może sobie wskoczyć na wyciąg i po prostu sobie zrobić uginania na biceps. Ważne jest, żeby w tym momencie ręka była wyciągnięta do tyłu, łokieć ustabilizowany w jednej pozycji i może sobie zrobić coś takiego. I tu też już głowa długa będzie pracowała. Co prawda nie będziemy tak tutaj ustawiać odpowiednio samego ścięgna głowy długiej bicepsa, jak to ma miejsce przy tym ćwiczeniu z hantelką, ale to co powiedziałem, będzie tu już fajnie aktywowała się długa głowa. Jak już bicepsy są rozgrzane, to przechodzę do ostatniego ćwiczenia aktywacyjnego, które nie dość, że zaktywuje mi zębaty przednie, to też jeszcze wszystkie stabilizatory. Już w takim ćwiczeniu, które będzie naprawdę miało bardzo fajny wzorze odwzorowany, jeżeli chodzi o wyciskanie leżąc. Czyli wyciskanko hantlem, ketlem bottom up, czyli dupą do góry. Ja akurat nie mam problemu z zębatym przednim i wiem, że no dosyć łatwo jestem w stanie wyczuć pracę tego mięśnia. Dlatego tutaj wystarczy mi najczęściej jedna seria. Zrobię tutaj 10-15 ruchów i bardzo fajnie wszystko zaczyna tutaj działać. Skupiam się podczas tego ćwiczenia na tym, że jak teraz leżę i moja łopatka tu by leżała, to chcę ją wyciągnąć jakby tutaj z tej strony swojego ciała, czyli rzeczywiście, żeby tutaj wyszła i w ten sposób będę pracował zębatym przednim. Wygląda to w taki sposób. Czuję pieczenie już po tej stronie tej żeber, to znaczy, że zębaty już tutaj fajnie pracuje. Jest to takie jedno z ćwiczeń wytrychów, które bardzo często włącza całą gamę innych tutaj mięśni stabilizujących, rotatorów zewnętrznych. Dlatego jeżeli nie robiliście tego nigdy przed wyciskaniem, to polecam, spróbujcie sobie. Oczywiście lecę jedną stronę, później drugą. Nieduży ciężar, raczej powolne tempo, nie na pałę. Skupiam się na tym czuciu, że łopatka chce mi wyjść z boku żeber i na pieczeniu tutaj pod cyckiem, to znaczy rzeczywiście zaczął pracować ten zębaty. Ok. I teraz tak, w tym momencie najczęściej już sobie przechodzę do wyciskania. Zaczynam sobie oczywiście od pustej sztangi i powoli sobie dokładam tam 60, 80, 90 kg. W międzyczasie dogrzewam jeszcze cały czas plecy. Najczęściej sobie idę na drugą salę, tam gdzie są wyciągi i sobie pracuję na wyciągach w jakiś sposób. Ale że tam są teraz ludzie, to nie będę im tam zawracał dupy. I mogę zrobić dokładnie to samo na gumach. Najczęściej, jeżeli chodzi o wyciąg górny, to sobie robię ściąganie drążka za głowę. Podchodzę sobie bardzo blisko wyciągu i ciągnę sobie za głowę drążek. Jestem w stanie w ten sposób dużo bardziej wyczuć mięsień czworoboczny,
mimo że nie, dużo ludzi nie pochwala tego ćwiczenia, no to po prostu ja czuję, że tam zdecydowanie lepiej jestem po nim w stanie dopiąć sobie plecy. Wykonuję to właśnie w taki sposób. Zawsze na początku ciągnę łopatki tutaj do depresji i później dopiero ciągnę łapy. Wykonuję tego raczej dużo, zazwyczaj 15-20 ruchów. Przechodzę później na jakieś wiosło i robię dokładnie to samo, znaczy to samo. Robię wiosłowanie w pełnym zakresie ruchu łopatek, czyli wychodzę sobie do mocnej protrakcji. I to samo, jadę tutaj wyższe powtórzenia, 15-20, czasami więcej. Nie chcę tu się jakoś zmęczyć, chcę po prostu spompować plecy, żeby zaczęły one fajnie pracować, żeby dopłynęła tam krew. Wykonuję tego w zależności od tego, jak się czuję. Jeżeli widzę już, że tam wszystko zaczęło chwytać, to dwa, czasami trzy serie, czyli sumarycznie. Tutaj jest 60, czasami 70 powtórzeń na jednym i na drugim ćwiczeniu. W międzyczasie wracam sobie, zaczynam sobie już drugą serię rozgrzewkową, trzecią serię i tak sobie chodzę między wyciskaniem, a Jezus, zmęczyłem się trochę, a pompowaniem tych pleców, tak po prostu, żeby zaoszczędzić czas. Jeżeli sobie wejdę na większy ciężar i widzę, że dalej jeszcze trochę brakuje mi stabilizacji, to tutaj jest w tym momencie ćwiczonko, które kiedyś pokazywał Grzesiek Wałga. Trzymanie po prostu sztangi nad głową. Zakładam zazwyczaj 10-15 kg na jedną stronę. Wrzucam to sobie za łeb i trzymam sobie. Trzymam sobie przez około pół minuty, czy tam w momencie. No, czekam, aż zacznę się telepać po prostu. Jeżeli zacznę się telepać, to znaczy, że już te mięśnie stabilizujące przestały działać. W tym momencie odkładam tą sztangę. Czekam sobie minutkę, dwa, ewentualnie idę sobie zrobić drugą serię tych pleców. Wracam, znowu sobie wrzucam sztangę nad głowę i najczęściej w tej drugiej serii mięśnie stabilizujące tu już dużo lepiej działają i to telepanie albo się pojawia dużo, dużo później, albo nie pojawia się wcale. I to tyle, jeżeli chodzi o rozgrzewkę do wyciskania. Być może się wydaje tego dużo, ale na dobrą sprawę rozgrzewkę robię w taki sposób, zrobię jedno ćwiczenie, od razu drugie. Jeżeli chcę zrobić czegoś serię, to najczęściej to robię, to są super serie, że jedno po drugim leci. I na dobrą sprawę, często jest tutaj mały ciężar, dużo powtórzeń, skupienie się na mięśniu, także nie potrzebuję tutaj dużego czasu, nie potrzebuję jakichś przerw między tymi ćwiczeniami. Dlatego sumarycznie zajmuje mi to może 15 minut, myślę. I tyle mniej więcej Wam powinna dobra rozrywka zająć. 15, max 20 minut, jeżeli rzeczywiście wracacie po jakiejś kontuzji i musicie się skupić, żeby, nie wiem, tam biodro otworzyć albo żeby rozgrzać te barki tak, żeby Was nie bolały, no to wtedy rzeczywiście troszkę więcej czasu trzeba na to poświęcić. Ale nie spuszczajcie się tu za długo. Pamiętajcie, że rozrzewka ma Was przygotować do boju, a nie być jakimś tam osobnym treningiem. Także tyle. Myślę, że tutaj parę patentów, które sobie możecie wyciągnąć. Jeżeli macie jakieś inne pytania, dajcie znać, Jurand wróci z Sylwestra, to mam nadzieję, on pokaże jakieś swoje sztuczki, jak się rozgrzać przed ławą, bo on ma inne problemy, także on się inaczej na pewno do ławy będzie rozgrzewał. No i tyle, pozdrawiam.